Przecież to nawet było takie kiedyś fajne zdanie. Czy z gryfem ćwiczyć, czy z hantlami ćwiczyć? Z hantlami. Gryf usztywnia mi klatę. Siatkarz potrzebuje klaty ruchomej, więc lepiej jest z hantlami, z ketlami, żeby klata w ostatniej fazie ruchu delikatnie się będzie ruszała. Wezmę gryf, muszę zamurować klatę, prawda? Już nie ma tego ruchu ostatniego. Teraz razem z barkiem będę uruchamiał odcinek piersiowy, też starym z jogi ćwiczeniem. W ten sposób, zobacz to. Idę tu, tu i maszeruję sobie. O, i znowu, żeby poczuł, prawda? Oto. OK. I taki kąt 45 stopni jest norma. Babcia, tak jest lepiej. I później maszeruję ręką tu i zaczynam sobie maszerować, prawda? Wszystko się tu pięknie ciągnie. Pokazuję drugą wersję już. Jak masz na imię? Tomek. Maksimum 3 kg. Słuchajcie, to jest bardzo ciekawe. Ja do dzisiaj nie mam pojęcia, która szkoła jest lepsza. Tylko nie duże obciążenie, a 20-30 powtórzeń. Tylko do końca. Ale nie duże obciążenie, bo duże obciążenie rozwala. U nas robimy to góra do 3 kg. I drugi ruch. Idę tu, 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 tu. Super. OK. W pełnym zakresie. Do końca. OK. To. OK. A później o to. I tutaj, żeby sobie uruchomić klatę, to maszeruję po podłodze w to, żeby odkręcić klatę. Jak już sobie to popatrz, tu jest 2 kg, tak, weź w rękę i te same dwa ruchy dynamicznie. Hop, 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 hop. Puszczam, uważaj. O, 20 ruchów w poprzek i 20 ruchów. Wracamy dłoniowo, czymś biodrową częścią, tutaj na głowę. Wszystko jest. Ale dlatego mówię mały ciężar, bo to nie jest ćwiczenie oporowe, tylko powiedzmy mobilizacyjne. Numer, tylna grupa, numer 6. Tylna grupa. Jedną nogę przytwierdź do ten, druga noga w górę, złap się za podudzie. OK, głowa w dół. Patrzyłem teraz, jak robią właśnie, słuchajcie, głowa w dół. Tomek jest super wyluzowany. Zobaczcie, przekroczył kąt prosty i nogę ma prostą w stawie kolanowym. I to każdy to powinien sobie zrobić i utrzymać to. Stopa luźno na początku, później jeszcze można się pobawić stopą. W lewo, w prawo. Jakby ktoś naprawdę, szczególnie dziewczyny czy coś, inaczej będzie czuł tu, a inaczej czuje tu. Teraz dziewczyny szczególnie mają przykurcze po tej stronie. OK. Czyli rotuje sobie tak, oddala tą grupę zewnętrzną i idzie do nosa, jak już chcemy być profi. Żeby nie robić zawsze tylko tak, teraz dwie nitki luzuję. Ale jak mam na przykład, sorry, tak stanę, przepraszam. Ale jak mam nogę x-owatą i mam przykurcz tu, to oddalam to i teraz idę. I inaczej tam w głowie będzie czute to luzowanie tej tylnej powięzi, czyli jakby tym kręceniem ustawiam sobie nogę. Każdy z zawodników powinien mieć przekroczony kąt prosty przy prostej nodze w stawie kolanowym. OK? Mamy luzy. OK? Super. I to jest to, co powinien każdy zawodnik, nawet nie potrzeba za stopę, każdy zawodnik wypuści nogę w kolanie. I teraz też sobie pokręć tym i zobaczysz, że to jest raz tu, raz tam. Bawię się tym, prawda? I przytrzymać chwilę. Przytrzymać chwilę. Może być tak, jadę z tą nogą i mówi tu. Luzuję piłką tu. Idę dalej. Tu. Luzuję. Tu. Luzuję i dopiero będzie całość. Teraz biodro. Może od dziewczyny zacznę któreś. Zrób tak pozycję w klęku podpartym jednonóż. Kilka razy to pokazywałem, ale zobaczcie, to co teraz zrobimy, jedną nogę lewą wysuń w przód,
Lewo. Dobra, ale ugnij nogę w kolanie. Dobra. Ta troszeczkę do tyłu. Teraz słuchajcie, to z kliniki, czyli z doświadczenia, z własnych obserwacji, jedno z lepszych, nie jedyne pod przysiad. Podudzie jest w pionie. W pionie podudzie. Stopa musi być ustawiona równolegle i jak teraz będę odchodził, odpadał kolanem, to stopę trzymam tak. I teraz podudzie mi się odkręca, na kolanie idzie taka rotacja i biodro mi się tak odkręca. Wszystko jest funkcjonalne. Tak jak jest z reguły taki układ, to idę wszystkim odwrotnie. Jeżeli stopa mi się odrywa, to znaczy, że mam problem na stawie skokowym. Okej. Okay. Kolano mi idzie na zewnątrz, nie mam blokady, otwieram udo i zaczynam. W mózgu ma powstać u osoby ćwiczącej, że lewa miednica ma mi spaść w kierunku podłogi. Dociskam, kładź ręce na podłogę. Jesteś wyluzowana. Okej. Okay. I dążę do tego. Pamiętajcie, celem jest położyć się na podłodze. Może to jest nieosiągalne, ale droga do tego celu jest wspaniała. Połączona z rozrywaniem biodra. Jedno z lepszych. Jeżeli ktoś zrobi to przez 2 tygodnie, ma problemy z przysiadem, i zrobi to, zobaczcie, bo jest w przysiadzie w tej chwili, można by to tak powiedzieć, prawda? Mamy otwarte biodro i wchodzi tu w dół. Bardzo warto o tym pamiętać w stosunku do dziewczyn, mimo że jesteście jakby swobodniejsze. Rewelacja. Ktoś, kto przez 2 tygodnie to porobi, otwiera sobie biodra i łatwiej od razu przysiad jest zrobić. To generalnie łatwiej przysiad jest zrobić po 3 minutach. Od razu po tym. Od razu po tym jest łatwiej zrobić przysiad. Come on. Everybody. Okej. Okay. O, zobaczcie, tu mam, tu jest dobrze. Wykorzystajmy to. Okej. Okay. Okej. Okay. Kapujesz? Super. Ale jako przykład, który powinien być wpleciony, prawda? Jest okej. Okay. Oto. I pcham. Napycham się. Zobaczcie, bo przyjrzyjcie się jakby, co mózg mi podpowiada, jak zrobić, żeby to było skuteczne. Jak robię na prawą nogę, to nie robię tu w dół, tylko się napycham na prawe biodro. Napycham się na prawe biodro, żeby nie robić tak, tylko żeby zrobić to. O, patrzcie tu, kolano mi odchodzi, ja się napycham na prawe biodro. Ono mnie zaczyna boleć, a ja idę powoli w dół, ok? I to miejsce się koncentruje, nie to, bo to jest łatwo, tu na prawo i idę w dół. Ok, na lewą nogę. Ustawiam sobie piszczę tu, to pamiętacie, to pokazywałem to wielokrotnie. Udo jest wzdłuż tułowia, nie uciekam od biodra, nasuwam się na biodro, nogę prawą przybliżam do lewej i ślizgam ją w tył, kładąc się na lewe biodro. O tak. Mięsień lędźwiowy 9. Znowu, żeby wiedzieć, tak jak przy najszerszym żywiecu, ten lędźwiowy jest skurwielem. I trzeba dokładnie go kumać, żeby nie zrobić sobie krzywdy. On generalnie u większości jest przykurczony i osłabiony. Więc żeby w ogóle coś z nim zrobić, muszę go wyluzować. Muszę po prawej stronie napiąć mięśnie brzucha. Muszę wysunąć biodro w przód do momentu dyskomfortu. Brzuch mi tutaj, tu podpępkowy brzuch jest ważny, bo on działa ścinająco na L5S1. Więc ja blokuję L5S1 tu z przodu. I dopiero jak poczuję dyskomfort tu na dole biodra, to idę lekkim skłonem w lewo i się rotuję z powrotem w prawo. W lędźwiach. To jest precyzyjne nakierowanie na prawy lędźwiowy. Brzuch, bo inaczej on mi zetnie L5S1. Jak ktoś mówi mi, mam lumbago, dyskopatię, to bardzo często problem jest
Jak zobaczycie trzony kręgowe, to lędźwiowy się przyczepia właśnie takimi paseczkami do trzonów z boku. I pierwszy, jak on się napina, to mi robi i kompresuje po tej stronie, i jak ten pociągnę, to mi ścina. Lędźwiowy jest ścinającym skurwielem. Więc żeby go zablokować, to muszę napiąć brzuch tutaj. Zablokowałem to i dopiero teraz, żeby tu nie było, wyobraźcie sobie to, prawda? A tu za tym idą trzony. Więc to sobie trzeba wyobrazić, że bóle kręgosłupa to 70%, to jest to. Mięsień ciągnie, takie paseczki ciągną trzony. I jednym z tych głównych skurwieli to jest ten lędźwiowy, taki zaniedbany, jak teraz siedzicie. Blokuję go, hop, i teraz go reguluje napięcia przy lędźwiach. Nie tylko tu, ale przy lędźwiach reguluje napięcia. Jest. I teraz go całego go luzuje. Ok? I tu przy kręgosłupie od boku. Let's go. Tu, Maciek. Teraz wypychasz biodro w przód, luźno na razie tyłek. Jest już napięcie? Czy jeszcze nie? Nie. Biodro mocniej. Jest już? Tak. Teraz idę. Przy maczku napiętym po prawej stronie idę skłon w lewo i delikatna rotacja, to opieram się o kolano lewą ręką. Wypycham biodra. No, jak czujesz? Teraz trzymaj maczka, bo ci puścił. Maciek, czy maczka? Teraz idę w lędźwiach skłonem w lewo. Oto. Ok, i trzymam. Czworogłowy. Wielokrotnie opisywałem ten couch stretch. Najważniejszy. Dzisiaj mam nadzieję, że już nie będziemy tego couch stretcha. Kiedyś to o tym często opowiadałem. Jeżeli nie mam warunków na sali gimnastycznej, jestem, to czworogłowy, wracam do takiego prehistorycznego ścigania. To jest jedna noga, idzie tu, druga noga idzie równolegle do podłoża i ciągnę po ludzie w kierunku tylnym. Nie pięta do pośladka. Teraz zwróćcie uwagę, 80% pójdzie w kierunku górnym. To pasmo jest do kiszczelowy. Tu od razu czuję napięcie na pasie. Zwróćcie na to uwagę. Odczucie napięcia ma być od połowy do góry. Zobaczcie z góry, jak nie jest w stanie doprowadzić tu. Czyli ma przykucz tu. Ta druga noga jest tak w zgięciu po to, żeby ustabilizować miednicę. Jest napięcie. O Jezu, słuchaj. Ostatnie, skłon w przód i przysiad, prawda? Jako globalne. Przypominam, że skłon w przód ma być wykonywany prawidłowo. Każdy ma być uczony biodra z hip hinge'a. Lędźwia, klata, hop, przysiad, skłon, przysiad, skłon, come on, biodra, klata, głowa, za stopy, przysiad. Łokcie między kolana, rozpycham kolana, dążę do tego, żeby tułów wszedł w pion. Zobaczcie, ustaw się bokiem. O, teraz jest super. Okej, super. I teraz wstajesz pod skłon. Dobra. Mamy, prawda? Tam jest przysiad, genialnie to wykonane. Zwróćcie uwagę, teraz siada tyłkiem. Okej. Tak, i dupa w dół, a klata w górę. O tak, ma być wykonany. I tutaj, tutaj sobie wstaw. Rozszerzasz. Ok. O. To jest pozycja końcowa, idealna. I skłon. I tak z 10 razy sobie to powtórzyć. Ok. Trzymaj się za stopy. Tak? Łokcie tu w środek. Rozpychasz. Trzymaj się za stopy. Nie za materac. I teraz wpychasz miednicę w przód. A klata w przód, prawda? Od góry. Tak. Ok. I jadę. Biodra sprawne, zobaczcie. I z powrotem. Okej. I uczę się wzorca.
I prawy skutek, tak jest.